Gadu, gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie GADU GADU w Radiu Rekord. Dzisiaj ze mną Martyna Kotwiła, splinterka, która no, będzie opowiadała o swoich najnowszych sukcesach i kolejnych, które przed nią. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Bardzo szybka dziewczyna, przybiegła na rozmowę pewnie, bo cały czas pracuje nad, tym, nad tą swoją szybkością. Edukowałam się tutaj z naszymi dziennikarzami sportowymi, żeby się przygotować i Powiedzieli mi, że e, powinnam e, z tobą zacząć rozmowę od twojego, e, takiego jednego z pierwszych, największych sukcesów, bo e, jeszcze jako juniorka e, pobiłaś rekord e, Ireny Szewińskiej, legendy. To już można powiedzieć stare dzieje, bo czasem jak komentatorzy przedstawiając mnie przed biegiem, wracają do tego okresu. E, 2000... 2018 to właśnie ostatnio e, pan Babiasz powiedział, że to już było 5 lat temu ja mówię, Boże, to no, można powiedzieć stare dzieje, ale tak e, była, była taka e, rzecz, no i, i można I nie powiedzieć. Miałaś wtedy lat. 19 lat, tak, bo to było 2018, to były takie moje pierwsze e, poważne kroki, bo wiadomo, wcześniej na, na takich dziecięcych zawodach. E, Biegałam, reprezentowałam kraj i tak dalej, ale w takie dorosłe i bieganie na wyższym poziomie, no to właśnie wtedy. I od razu taki wielki sukces, wielki wow. Tak, bo to był taki bardzo obszerny rok. Na początku zawody juniorowskie, tam medal mistrza Świata udało się zdobyć. Później Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Europy Seniorów, więc tak naprawdę od dziecka do seniora przeszłam na przestrzeni dwóch miesięcy. Bardzo szybko to poszło. Gadu gadu w Radiu Rekord. Potem przez dwa, trzy lata miałaś taki trudniejszy moment po tym takim wielkim wow. Było ci ciężko. Jak sobie poradziłaś z tym gorszym momentem? Czy to był jakiś moment załamania, czy potrzebowałaś po prostu wiedziałaś, że budujesz formę po to, żeby, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteś teraz? No, ja, jako taka y, młoda, wschodząca y, biegaczka, lekkoatletka i ambitna, y, gdzieś tam przez te y, 7 lat po, po, początkowych swojej kariery cały czas notowałam progres i dochodząc do tych y, wysokich osiągnięć, jakim właśnie są te, te wymienione wcześniej z 2018, y, po prostu ambicje moje przewyższyły y, możliwości, i, i tak naprawdę y, tutaj bardziej bym kładła na taki nacisk y, ze strony, strony psychologicznej, żeby jednak nie kłaść do tych młodych głów, już jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań, nie przechwalać ty to już jesteś w ogóle najlepsza i teraz to jedzie z górki, tylko przygotować na taki okres, że jednak my. Dorastamy, zmienia się dużo w naszym ciele. Jest taki moment, powiedzmy, przestoju, i to nie jest nic złego. A, a tutaj niektórzy tak już pretensjonalnie, a biegała tyle, to powinna teraz tyle. A to ciało musi się chwilowo ustabilizować, może czasem cofnąć. Myślę, że też dużo trzeba sobie pokładać w głowie, w psychice i tak jakby usystematyzować się na tym szybkim bieganiu, żeby wejść na te już konkretne. I myślę, że tutaj. Dużo to mnie kosztowało nerwów, emocji na początku załamania, później takiego trochę zaakceptowania tego, co jest, ale finalnie ja wiedziałam, że kiedyś muszę wrócić. <głos> <głos> Więc czekałam spokojnie, robiłam wszystko, co tylko się dało. E, rozmawiałam z starszymi, e, doświadczonymi bardziej zawodniczkami, między innymi z Anią Kiełbasińską, która powiedziała, no jak nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. I sobie tak to wzięłam do serca. Tego też podjęłam decyzję e, o zmianie trenera. I od zeszłego roku współpracuję z nowym trenerem Krzysztofem Kotułą, który znalazł y, te bodźce, które zaczęły na mnie działać, i od tamtej pory no już wspiałam się na wyższe bieganie i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Gadu Gadu w Radio Rekord. Jak wygląda Twój y, tryb życia? Bo. Y, Pewnie po prostu wszystko kręci się wokół ćwiczeń, wokół diety. Czy masz taki moment, kiedy możesz odpuścić? No, my jako sportowcy pracujemy ciałem, więc tak naprawdę około treningowo dbamy o to, by dobrze się zregenerować, od razu przyjąć jakieś. Wartościowe posiłki, dbam o fizjoterapię, dbam o głowę, czyli współpracuję z psychologiem, e, no ale wiadomo, też trzeba trochę żyć, spotkać się ze znajomymi. Jak tylko jestem w radomiu, to nadrabiam te zaległości z przyjaciółmi, e, czy, czy wychodzę na jakieś właśnie o jedzenie dobre na, na miasto, a tak, no to trzeba żyć sportem, ale to. My się obracamy w takim zazwyczaj środowisku, które robi to samo co. Więcej łatwiej. Tak, więc wszyscy po prostu idziemy jednym rytuałem. No a poza tym, no, to też jestem studentką, e, właśnie w Radomiu, więc nadrabiam studia i mm, takie towarzyskie e, rzeczy, jak, jak tylko jestem na miejscu. O, czyli życie w dyscyplinie, ale znajdujesz czas na przyjemności. Um, startowałaś w Diamentowej Lidze. Um, Jakbyś trochę opowiedziała o tym, co to jest w ogóle za Liga i co to dla Ciebie znaczyło? Ojej, Diamentowa Liga to jest w ogóle szczyt marzeń każdego sportowca, bo to jest e, najwyższy meeting, jaki tylko może być. Tam startuje sama śmietanka sportowców. E, no i na szczęście e, moje w zeszłym roku udało mi się po raz pierwszy indywidualnie wystartować e, po Mistrzostwach Polski. E, dla mnie wielka duma, no bo stać na takim e, jednym e, to, że z ośmiu, z innymi zawodnikami, którzy naprawdę reprezentują światowy poziom, no to jest rzecz wielka, ale ja mam też ambicje, żeby e, znajdować się tam coraz częściej i mam nadzieję, że już powalczyć za jakieś kilka lat, no bo no nie mogę tylko tam stawać. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Brałaś też udział w Mistrzostwach Świata i Europy w Sztafecie. Ale wiem, że zdobyłaś jakby, w klasyfikacjach wygrałyście, ale w tym biegu finałowym nie biegłaś, biegł ktoś inny. Dokładnie tak. Tutaj nastąpiła taka roszada, że trener wytypował dziewczyny z właśnie PIE, która biega płotki. To takie było trochę szalone. No i Ania weszła do, do składu. Myślę, że takie... Nie miałaś z tym problemu. Nie, myślę, że my się wspieramy. Każda zna swoją hierarchię i tak dalej. Ja i tak byłam mega dumna, że po takim Okresie e, posuchy, można powiedzieć, w moim e, bieganiu udało mi się wskoczyć na wysoki poziom, jeszcze zdobyć te, te imprezy międzynarodowe. Więc na tamten moment ja i tak byłam sportowcem spełnionym. I jak najbardziej wspieram dziewczyny i, i nie ma między nami jakichś takich dziwnych, niezdrowych rywalizacji, tylko każda się wspiera i myślę, że skoro taka była decyzja na tamten moment, to tak musiało być. W halowych mistrzostwach Polski zdobyłaś brąz i złoto i pobiłaś życiówki swoje. Czy jesteś teraz w, w szczycie formy? Bo też wiadomość w zasadzie z, z wczoraj, tak? że dostałaś się do, hadry, do kadry na halowe mistrzostwa. W Stambule. Czy to jest, jest Twój taki pik i będziesz teraz kosić? Myślę, że ta forma z startu na start coraz bardziej wychodziła na wierzch. Można powiedzieć, bo to trzeba wszystkie jakby błędy korygować na bieżąco, ale rekordy życiowe mówią same za siebie. Skoro robię życiówki, to biegam najszybciej do dotychczasowej karierze. To są już takie niebyle jakie wyniki chociażby właśnie ten wynik dał mi kwalifikację na Mistrzostwa Europy, ale no liczę powoli, na, po cichu na to, że uda mi się też urwać na Mistrzostwach Europy z tego, z, tego, z tego jeszcze wyżyłowanego już przeze mnie czasu. No i zobaczymy, co po prostu będzie na, na Mistrzostwach, bo każdy bieg to nowe rozdanie kart i może być zarówno bardzo dobrze, tak jak średnio. GADU GADU w Radiu Rekord od kuchni już na, na mistrzostwach różnych, czy Polski, czy Europy, jak jeździsz, to mm, czy to zwykle jest podobne środowisko, czy udało się zawrzeć jakieś przyjaźnie, czy to jest jakaś grupa, która się trzyma razem, czy nie ma się na to czasu wtedy? Myślę, że my taki, jak jeździmy na mistrzostwa Europy i świata, to raczej trzymamy się teamami, czyli tym team Polska, tym inne kraje. Ja też nie będę kłamać, że mój angielski jeszcze nie jest na takim wyżyłowanym poziomie, żeby... Komunikatywnie się porozum porozumiewać z innymi zawodnikami z innych krajów, ale obserwujemy się mniej więcej, y, patrzymy kto, jak y, funkcjonuje, jak działa na tych zawodach, czy może y, my robimy coś dobrze, czy źle. Y, mnie zawsze. Y, y, y ja zawsze podziwiałam spokój y, takich y, topowych gwiazd i tak dalej, że oni nie pokazują właśnie takich słabości, tylko to są już tacy profesjonaliści w tym wachu i myślę, że ja powoli też łączę te wszystkie kropki. Już nie jestem taką znaną y, młodą zawodniczką, tylko zaczynam łapać, y, o co w tym wszystkim chodzi, i zbliżać się gdzieś do tego lepszego modelu sportowca. A gdybyś nie biegała, albo jak nie będziesz już biegać, czy w ogóle zakładasz coś takiego, to co byś robiła? Ojejku, myślę, że też coś związanego ze sportem. E, może byłabym trenerką, nie wiem, ale ja od dziecka gdzieś tam e, lubiłam rywalizację. E, może z dziewczynami nie udawało mi się rywalizować, bo to, to i, i, dziewczyny wolały lalki, a ja ganiałam za chłopakami w podchody i inne takie zabawy, więc myślę, że tak to już we mnie takie jest zakorzenione, że ciężko mi jest w ogóle powiedzieć, co bym, co bym mogła robić. Nie wyobrażasz sobie życia nie bez biegania. Sobie Często, Często jest zadawane y, sportowcom to pytanie: co gdyby nie to? No właśnie, mam nadzieję, że nic, <grym> tylko to. A masz jakąś jeszcze inną pasję, nie wiem, może gotujesz, y, pływasz, y, czy kochasz zwierzęta, jakbyś nam. Y, Coś takiego zrodziło Tak, sobie. ja mogłam być matką wszystkich zwierząt. Bardzo mi się marzyło. Tak, mo... bardzo mi się marzy posiadanie pieska, ale no wiem, że na ten moment to było nieodpowiedzialne przez moje wyjazdy i tak dalej. Więc myślę, że jak już będę po karierze, to, to zajmę się hodowaniem albo jakiegoś i kota i psa jednocześnie, albo nie wiem, dwóch psów chociażby. Bardzo mi się podoba, tego, tego Ci życzę. No i co? Trzymamy mocno kciuki teraz przed tą imprezą, która przed tobą. Potem już się szykujesz na następny wyjazd mówiłaś mi szkoleniowe z kolei, bo w ogóle co mnie szokuje, mówiłaś, że ile odpoczywasz w roku? Miesiąc? Tak, to jest około miesiąc odpoczynku, a tak. Trenujemy i myślę, że e, moje życie jakby nie było sportu, to mm, ja często jestem bardziej zmęczona tym nic nie robieniem e, bądź jakimiś innymi czynnościami niż e, sportem, więc to wszystko się składa na, na trening. Tam też może być e, fajna regeneracja, więc bardzo, e, bardzo jakby odpowiada mi ten tryb życia. Gadu, Gadu, w radiu Rekord. Trzymam mocno kciuki. To, co mówisz, jest dowodem na to, że nic nie spada z nieba. Trzeba sobie to po prostu wypracować i żyć tym, żeby się udało. I to by się udaje, i mam nadzieję, że. Jeszcze o tobie cały światło usłyszy niebawem. Nie Myślę, będę mogła się ją chwalić, że byłaś u mnie. Myślę, że to wszystko chodzi o tą pasję. Jak ktoś się poświęci w tym w stu procentach i robi wszystko, by wyszło, to no, ciężko, się, żeby nie wyszło. No, chyba że jakiś, nie wiem, pech to nie dla, nie dla tego jakby osobnika, ale tak jak się, jak się coś kocha całym sercem i się temu poświęci, to. Myślę, że nic tylko będzie dobrze. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, że znalazłaś czas w napiętym swoim grafiku, żeby nas tutaj odwiedzić. Pozdrawiamy. Mówiłaś, że rodzina ogląda. Kto Ta. Cię ogląda? Dziadkowie są wiernymi kibicami i zawsze, jak są mistrzostwa, to i. Ciocia przychodzi e, i, ro, i rodzeństwo moje, więc e, wspierają mnie całym sercem, i dziadek tylko czasem jest niewyrozumiały, jak jestem druga, nie pierwsza, to czemu nie przyspieszyłaś, ale e, myślę, że wszyscy się cieszą e, i kibicują. I ja się też również cieszę, że radomcy kibice. E, tak licznie piszą w komentarzach, że, że kibicują i tak dalej, więc mam nadzieję, że ta lekkoatletyka się coraz bardziej popularyzuje i będę mieć coraz więcej lokalnych kibiców. I tego Ci serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Martyna Kotwiła, sprinterka była dzisiaj z nami. Do zobaczenia. Gadu, gadu w Radiu Rekord.